Witam. Na tym filmie pokażę Wam ze statystyki matematycznej, co jest takiego wartościowego w rozkładzie normalnym. On ma dla nas bardzo szerokie zastosowanie i niemal od pierwszego momentu, pierwszych zajęć, na których jest wspomniany rozkład Gaussa, czy też rozkład normalny, jakkolwiek byśmy nie powiedzieli, będziecie mieć z tym rozkładem kontakt przez całą statystykę matematyczną. To jest bardzo podstawowy rozkład. Pamiętajmy po pierwsze o tym, że jest to tak zwany rozkład zmiennej ciągłej, czyli takiej, która przyjmuje nie tylko wartości całkowite, ale każdą, powiedzmy, wartość ułamkową również, czy to dodatnią, czy to ujemną. Definiuje się rozkład normalny jako taki rozkład, którego funkcja gęstości prawdopodobieństwa, czy dla mnie taki odpowiednik po prostu funkcji prawdopodobieństwa, jest określony według tego wzoru. Czyli mamy 1 przez odchylenie standardowe razy pierwiastek z 2 pi razy e podniesione do potęgi ujemnej i w tym ułamku, który jest właśnie tą potęgą dla liczby e, jest x minus średnia do kwadratu i jest to podzielone przez 2 razy odchylenie tego rozkładu do kwadratu, czyli to jest inaczej 2 razy wariancja tego rozkładu. Czy macie symbole e od x, czy d od x jako odchylenie standardowe, to już jest kwestia oznakowania. X to jest konkretna wartość, do której chcemy obliczyć prawdopodobieństwo. Szansę na to, że taka konkretna wartość będzie miała miejsce w rozkładzie normalnym. Często się mówi, że rozkład normalny jest wtedy, w rzeczywistości, w takim życiu codziennym, kiedy mamy bardzo dużo czynników i mamy jakby dużą próbę. Czyli często mówimy o tym, że każda cecha, to też jest bardzo ważne, nieważne jaki ma rozkład ten taki początkowy, jeżeli jest odpowiednio liczna, to możemy, powiedzmy, zastosować przybliżenie rozkładem normalnym. I często jest tak w życiu codziennym, że waga ludzi, wzrost ludzi nosi cechy kształtu rozkładu normalnego. Mówi się często, że rozkład normalny jest to krzywa dzwonowa, bo ona przypomina swoim kształtem dzwon. Dodatkowo ma zastosowanie w przypadku losowych błędów pomiarowych. Możemy też, powiedzmy, odnosić rozkład normalny do dochodów pracowników i możemy, powiedzmy, go wykorzystać do badania norm pracy przez robotników, kiedy oni między sobą są do siebie podobni, są jednorodni. I generalnie możemy na pewno powiedzieć to, co... Bo w sumie ja Wam powiem nie wszystko, co jest w teorii, w jakiejś tam Wikipedii, tylko to, co naprawdę Wam się może przydać do zaliczenia statystyki matematycznej. To, co w ćwiczeniach, powiedzmy, na jakichś zbiorach zadań możecie zauważyć, jest często symbol, że x, fala n i teraz w nawiasie jest jedna wartość, a potem druga. Taki zapis mówi nam o tym, że zmienna losowa posiada rozkład normalny o 2 parametrach. I w przypadku rozkładu normalnego pierwszym parametrem to jest średnia, drugim odchylenie standardowe lub wariancja. Jeżeli macie zapisane tak jak tu sigma od x, jest to zapis odchylenia standardowego w takim rozkładzie, a ewentualnie jeżeli zapisane sigma z kwadratem u góry, no to wiadomo, to jest wariancja. Teraz jeśli chodzi o jakieś grafiki, to generalnie dowolny rozkład, dowolna zmienna losowa, która na pewno ma rozkład normalny, na środku ma wartość średnią i na minus i na plus posiada swoje odchylenie standardowe. I jak można tutaj zauważyć, niemało, że to jest kształt dzwonu, to jeszcze dzwonu dosłownie bym powiedziała rozkładu symetrycznego, czyli na lewą stronę od średniej mamy dokładnie ten sam kształt, co na prawą stronę od średniej. I tutaj wartości, zobaczcie, liczebności na początku bardzo łagodnie rosną, potem przyspieszają, osiągają pewien szczyt, potem w ten sam sposób opadają, a potem już tutaj ta częstość bardzo słabo przerasta. Kolejna rzecz.
Jeżeli mamy tak zwany rozkład standaryzowany, czyli wiemy, że średnia wynosi 0, a odchylenie standardowe jest 1, to właśnie ten środek tego dzwonu wypada na osi Y. Tu jest zapisane jako funkcja gęstości prawdopodobieństwa i wartość na lewo tego pola pod krzywą jest taka sama jak wielkość pola pod krzywą po prawej stronie od średniej arytmetycznej. I pamiętajmy, że rozkład normalny jest pierwszym takim rozkładem symetrycznym, z którym się spotykamy. Kolejna grafika mówi po prostu o tym, że tutaj jest, no zobaczcie, symbol, tam były m, tu jest mi, to jest kwestia oznakowania. Więc tu jest wartość średnia i mamy pewne granice, w jakiej się zawiera wartość typowa. To jest tak jak z typowym obszarem zmienności. Na środku jest średnia i wahanie na minus i wahanie na plus daje nam zakres wartości typowych. Tutaj znajduje się większość jednostek, które możemy zbadać. Dodatkowym elementem na pewno jest to, że możemy określić coś takiego jak dystrybuanta rozkładu teoretycznego. Dystrybuanta możemy nazwać to jako skumulowane prawdopodobieństwo. Dystrybuanta rozkładu normalnego ma kształt funkcji rosnącej i przyjmuje wartości od 0 do 1. Jest to inaczej skumulowane prawdopodobieństwo i dokładnie dla średniej przypada połowa. Im dalej na prawo to łączne prawdopodobieństwo odbiega do 1, im bliżej początku układów współrzędnych od średniej w tą stronę, to te wartości dystrybuanta są coraz to niższe. Na pewno to, co możemy powiedzieć, że symbolicznie, jak mówiłam, średnia raz jest oznakowana jako mi od x albo m, a odchylenie to czasem jest zapisane jako sigma d od x, ale nigdy to nie jest ani średnia x arytmetyczna, a to jest zwykłe odchylenie. Bo takie oznakowanie, o którym ja mówię, dotyczy prób. Się spotykam z tym, że w zapisie takim teoretycznym jak tu, kiedy nie jest oznakowane, nie wiemy w tym momencie, czy to jest mowa o odchyleniu standardowym, czy o wariancji. No jest to dość mylące. Możemy się z tym spotykać, że drugim parametrem jest wariancja i wtedy może być zamieszanie, żeby określić, czy to jest wariancja, czy odchylenie standardowe, ta druga liczba, a robi to nam faktycznie różnicę. Jednak jeżeli mamy wariancję, to pamiętajmy, że jeżeli potrzebujemy odchylenia standardowego, to po prostu wariancję liczymy z niej pierwiastek i mamy odchylenie standardowe. Jeżeli wiemy, że rozkład już jest zestandaryzowany do rozkładu U lub Z, który ma parametry 0 i 1, to wzór nam ten bardzo łatwo się upraszcza do takiego, w którym wystarczy podnieść E do wartości, do potęgi, gdzie w liczniku jest pewna wartość U, dla której liczymy prawdopodobieństwo, ale do kwadratu i przez 2. Wzór jest znacznie prostszy niż ten, tylko trzeba przeprowadzić standaryzację z rozkładu zwykłego, jakiegoś dowolnego na rozkład, gdzie na pewno jest średnia 0, odchylenie 1. Można obliczyć właśnie dowolne prawdopodobieństwo, że x, dowolna zmienna losowa przyjmie konkretną wartość, poprzez tak zwane wykorzystanie zestandaryzowanego rozkładu normalnego. Czyli przekształcamy naszą zmienną x na rozkład U lub Z, zależy z kim macie zajęcia. I dowolne prawdopodobieństwo, że zmienna zestandaryzowana przyjmie konkretną wartość U0, liczymy po prostu sobie ze wzoru, który był przed chwilą. I właśnie teraz przechodzimy do najważniejszego elementu takiego praktycznego, z którym raczej na pewno będziecie mieli kontakt. Korzystając z rozkładu normalnego, możemy obliczyć dowolne prawdopodobieństwo, które zawiera znak większe, mniejsze, albo że jest większe bądź równe, lub mniejsze bądź równe. I właśnie po to wykorzystujemy standaryzację dowolnej zmiennej. Po przeprowadzeniu standaryzacji wystarczy skorzystać z odpowiednich tablic dystrybuanty rozkładu normalnego, aby obliczyć to dowolne prawdopodobieństwo, które było na początku. Pamiętajmy o tej własności, że jeżeli znak jest większe, to będziemy musieli przekształcić prawdopodobieństwo większościowe na 1 minus, że jest x, czyli zmienna losowa, niższa
od pewnej konkretnej. Jeżeli w treści zadania nie jest powiedziane, teraz zajmijmy się przykładem. Jeżeli jest powiedziane, że zmienna losowa to jest na przykład poziom inteligencji liczony w punktach ilorazu inteligencji i generalnie symbol mógłby mówić tak, że to jest x fala, rozkład normalny o pewnej średniej i odchyleniu i wiemy w tym momencie, że konkretnie w naszym przypadku zmienna losowa posiada rozkład normalny o średniej 100, odchyleniu 10, to my wiemy, że w naszym przypadku zmienna losowa, jaką jest poziom inteligencji w punktach, posiada średnią równą 100 i odchylenie standardowe 10. Dzięki znajomości takiej, powiedzmy, na podstawie wcześniejszych obserwacji, jaka jest średnia, a jakie jest odchylenie standardowe, możemy obliczyć dowolne prawdopodobieństwo. Na przykład to, jakie są szanse na to, że wybrana losowa osoba będzie miała poziom inteligencji na poziomie niższym niż 110, ewentualnie jakie są szanse na to, że osoba będzie miała inteligencję na poziomie od 90 do 110 punktów, albo jakie są szanse, że będzie miała ona inteligencję dowolna osoba wyższą niż 110. Pamiętajmy o tym, żeby obliczyć dowolne takie prawdopodobieństwo, należy przeprowadzić standaryzację danego rozkładu zwykłego zmiennej losowej o nawet nieokreślonym rozkładzie, to od razu powiedzianym, że rozkładzie normalnym, o takich parametrach na rozkład normalny o parametrach 0,1. Przeprowadzamy standaryzację w ten sposób, że znowu starą zmienną x od niej odejmujemy średnią, dzielimy przez odchylenie standardowe. Dzięki temu mamy zmienną u i dla niej w odpowiednich tablicach dystrybuanta rozkładu normalnego szukamy wartości dystrybuanty, czyli tego, co się znajduje w środku tablicy. Niektórzy mają oznakowanie mi i sigma, inni mają m i sigma jako parametry rozkładu. To jest kwestia oznakowania, a nieraz jeszcze się spotykam z tym, że parametry rozkładu to jest e od x i d od x. Kwestia podręcznika czy też wykładowcy. I dowolną wartość zestandaryzujemy do rozkładu normalnego. Możemy powiedzieć, że ten rozkład na pewno ma własności rozkładu normalnego o parametrach 0 i 1. A wiemy, że taki rozkład zostaje tablicowany. Wystarczy wziąć papierowe tablice, dystrybuanty rozkładu normalnego i poszukać w nich potrzebną nam wartość. Pamiętajmy o tym, że jeżeli szukam dla konkretnej wartości, to muszę znaleźć taką kolumnę, gdzie w wierszach i w kolumnie będzie suma potrzebnej nam liczby. Pamiętajmy o własności takiej, że dystrybuanta od liczby ujemnej plus dystrybuanta od tej samej liczby, ale teraz dodatniej, daje nam 1. Dzięki temu możemy skorzystać z tablic tylko dla wartości dodatnich, bo jeżeli szukam wartości w tablicach dystrybuanty rozkładu normalnego, ale dla ujemnej wartości, to wystarczy policzyć 1 minus wartość dystrybuanty od liczby dodatniej. Ewentualnie, jeśli nie mamy papierowych tablic albo wskazane jest skorzystanie z Excela, może skorzystać z takiej funkcji, jak tutaj Wam pokazałam, czyli rozkład kropka normalny, wartość x, średnia będzie u nas wpisana jako 0, odchylenie standardowe 1 i najlepiej w pozycji skumulowanych pisać 1. Tablice papierowe, z którymi mają następującą postać. Tutaj w kolumnach mamy kolejne części setne, a tutaj części całkowite i jedności, więc generalnie na takich tablicach możemy wartość dystrybuanty znaleźć, i od dokładnie zera i od liczby 2,999. I jak widzicie, kolejne wartości są coraz to wyższe i my postaramy się te tablice wykorzystać do szukania potrzebnego nam prawdopodobieństwa. I teraz tak, zaczynamy od tego, że jeżeli mamy znaleźć wartość inteligencji poniżej 110, to my szukamy wartość dystrybuanty od x równego 110. Bo jeżeli mam prawdopodobieństwo, że x jest mniejsze od pewnej wartości, to mogę zapisać, że to jest wartość dystrybuanty, czyli skumulowanego prawdopodobieństwa, że x nie przekroczy poziomu inteligencji, czyli ta zmienna losowa nie będzie wyższa od 110. I teraz, jeżeli mam zapis, że to jest dystrybuanta od x równego 110, to pytanie, od jakiego to by było u? Czyli w miejsce naszego wzoru na standaryzację, tutaj wpisuję 110,
odejmuję średnią, a całą tą różnicę dzielę przez odchylenie standardowe równe 10. Dzięki temu otrzymujemy wartość dystrybuanty. Musimy znaleźć wartość dystrybuanty od u równego 1 w tych tablicach. 1, 0 i 0 części setnych, czyli na przecięciu się odpowiedniej pierwszej tu kolumny i kolejnego wiersza mamy wartość, która jest nam potrzebna do obliczeń. Dzięki temu ja tutaj do zaokrąglenia do trzech miejsc po przecinku widzę wynik. Jeżeli jest prawdopodobieństwo teraz przedziałowe, inteligencja jako zmienna losowa ma wartości między 90 a 110, korzystamy na początek z własności, że jeżeli prawdopodobieństwo ma być, że x jest w przedziale, to liczę to jako wartość od dystrybuanta od górnej wartości minus wartość dystrybuanty od dolnej wartości. I tak samo przeprowadzamy standaryzację jednej i drugiej wartości według formuły, która była wcześniej omawiana. Nasze 110 od nich odejmujemy średnią, a wynik tej różnicy dzielimy przez odchylenie standardowe. Tak samo zamieniamy 90. Od 90 odejmuję 100, a wynik dzielę przez 10, czyli przekształcając już to, upraszczając to maksymalnie, jest to wartość dystrybuanty od u równego 1 minus wartość dystrybuanty od u równego minus 1. Dzięki temu, jak już wiem, że dystrybuanta od minus od u równego 1 i było 0,841, bo to jest to, co było wcześniej, to pytanie, skąd wziął się ten drugi wynik. Jeżeli mam wartość dystrybuanty znaleźć od u równego minus 1, to znajdę od 1 najpierw, czyli od 1 to jest z powrotem 0,841 i biorę 1 minus ten wynik, czyli uzupełnieniem, dopełnieniem tego jest 1 minus 0,841 daje mi 0,159, a więc jedna dystrybuanta minus druga daje mi wynik. I ostatnie prawdopodobieństwo to, że jednak poziom inteligencji byłby wyższy od 110, a więc musimy skorzystać z tej własności, że x ma być większe od 110, można policzyć to prawdopodobieństwo jako 1, mimo że x będzie niższy lub równy 110. A to, jak obliczyć prawdopodobieństwo, że x jest równy bądź niższy od 110, czy też od 110, tu akurat mieliśmy to pokazane przed chwilą, czyli to jest dokładnie ten powtórzenie tego elementu. Zobaczcie, to się dalej będzie nam pokrywało. Obliczamy i mamy wynik. Każdy z wyników takiego prawdopodobieństwa podlega interpretacji. Musimy wrócić do tego, że zmienną losową był poziom inteligencji i możemy określić, że prawdopodobieństwo tego, że poziom inteligencji nie przekroczy 110 wynosi i możemy to zamienić na 84,1%. Możemy też powiedzieć, że poziom inteligencji, bo to jest interpretacja drugiego przykładu, będzie między 90 a 110 punktów, wynosi 68,3%. I prawdopodobieństwo tego, że poziom inteligencji przekroczy 110 punktów, wynosi 15,9%. To, co według mnie bardzo ważne jest i potrzebne Wam do dalszej nauki, to, że rozkład normalny musicie naprawdę traktować poważnie, bo z nim będziecie mieć związane kolejne zajęcia, czyli opierające się na nim centralne twierdzenia graniczne, czy tą standaryzację, którą pokazywałam, czy to, że inne rozkłady teoretyczne można sprowadzić do rozkładu normalnego odpowiednio przy dużej liczebności. Na pewno wszystkie przedziały ufności, czy dla średnie, odchylenia, odsetka, korelacji, one nieraz wykorzystują rozkład normalny, ale przy założeniu, że mamy odpowiednio dużą próbę. I bardzo często testy statystyczne wykorzystują na rozkład normalny, opierają się o założenie, że dana zmienna losowa posiada rozkład normalny i nieraz przy liczeniu średnie odchylenia czy nawet korelacji potrzebna jest do obliczenia statystyka U lub Z i znalezienie wartości w rozkładzie normalnym. Nieraz również jeszcze pamiętajcie, mamy tak zwane testy statystyczne nieparametryczne i tam między innymi ze sprawdzaniem, czy dany rozkład empiryczny, czyli ten zaobserwowany,
jest na przykład zgodny z rozkładem normalnym.